Co tu robić w czerwcowe wieczory? Niejeden miłośnik astronomii staje przed tym dylematem. Noce zapadają późno, są krótkie i w dodatku białe, choć z szerokości geograficznej Polski bardziej pasowałoby określenie granatowe. Na takim tle nieba najlepiej poznaje się gwiazdozbiory, bowiem widać jedynie najjaśniejsze ich obiekty, dzięki czemu łatwo rozpoznać kształty konstelacji. Po godzinie 23:00 wysoko po zachodniej stronie firmamentu ujrzymy wielki wóz będący częścią jeszcze większej niedźwiedzicy. Charakterystyczny kształt kreślony przez 7 gwiazd większość z nas zna doskonale. Nie wszyscy jednak wiedzą, że na przełamaniu dyszla wielkiego wozu są 2 gwiazdy. Trzeba się mocno wpatrywać, aby je odróżnić. To Mizar i Alcor. Choć obie są dostrzegalne gołym okiem, to słabszego Alcora dostrzeżemy dopiero spoza miejskich świateł na bezksiężycowym niebie. Układ ten znany był już starożytnym obserwatorom. Arabowie zwali go jeźdźcem i koniem, a północnoamerykańscy Indianie używali go jako wzorca testu na dobry wzrok młodego wojownika. Ciekawostką jest, że w 2013 roku w specjalnym konkursie Mizar i Alcor zostały wybrane na gwiazdy województwa kujawsko-pomorskiego. Wspomniany już dyszel wielkiego wozu prowadzi nas do Arktura, najjaśniejszego punktu w konstelacji Wolarza. Jest to 4. pod względem jasności gwiazda na ziemskim niebie. Nierzadko mówi się o Arkturze gwiazda wiosenna, gdyż o tej właśnie porze roku króluje na firmamencie przez całą noc. Wyróżnia się złotawo-pomarańczowym zabarwieniem, co wiele nam mówi o jego naturze. W istocie jest on bowiem pomarańczowym olbrzymem 25-krotnie większym od Słońca. W 1858 roku obok Arktura ukazała się kometa Donatiego, jedna z najjaśniejszych i najpiękniejszych, jakie kiedykolwiek widziano na ziemskim niebie. A w 1933 roku światło Arktura dało impuls do uruchomienia fotokomórki otwierającej bramy wystawy światowej w Chicago. Miało być to upamiętnienie prawie 37-letniej wędrówki światła od gwiazdy do Ziemi w czasie liczonym od pierwszej imprezy tego typu w wietrznym mieście. Kierując się gwiazdowskazem dyszla wielkiego wozu, wędrujemy dalej, natrafiając na Spikę, najjaśniejszą gwiazdę Panny. Na pierwszy rzut oka Spika różni się od Arktura, bowiem jest wyraźnie niebieskawa. Swój kolor zawdzięcza bardzo wysokiej temperaturze powierzchni sięgającej 25 tysięcy kelwinów. Jej blask przewyższa Słońce ponad 12 tysięcy razy, ale ponieważ leży ona w odległości blisko 10-krotnie dalszej niż Arktur, na naszym niebie świeci trochę słabiej od niego. Arktur i Spika mają się ku sobie, oczywiście z perspektywy ziemskiego obserwatora. Wynika to z faktu, że Arktur wyróżnia się dużym ruchem własnym, dzięki czemu w czasie 800 lat zmienia swe położenie na firmamencie o wizualną wielkość tarczy Księżyca, kierując się na południe. Uczeni wyliczyli, że za około 80 tysięcy lat Arktur i Spika stworzą dla nas piękny układ podwójny optycznie. Wróćmy na czerwcowe niebo Anno Domini 2022. Niedaleko Arktura i reszty gwiazd Wolarza po lewej stronie świeci korona północna. Jest to niepozorny wianek z gwiazd, z jedną nieco jaśniejszą. Nazywa się Gemma i jest prawdziwym klejnotem w koronie. Cały ten gwiezdny diadem najlepiej przeskanować za pomocą lornetki. Warto. Tym bardziej, że wystarczy lekko przesunąć sprzęt w lewo ku górze, by natrafić na zagadkową mgiełkę. To M13, gromada kulista, jedna z najjaśniejszych na niebie. Posiadacze większych teleskopów mają jednak przewagę nad lornetkowiczami, bo instrument o na przykład 20-centymetrowej średnicy zwierciadła jest już w stanie pokazać nam całkiem wyraźną kulkę ulepioną z gwiezdnej kaszki. M13 to ozdoba konstelacji Herkulesa, kolejnego łatwo rozpoznawalnego gwiazdozbioru czerwcowej nocy. Poniżej odnajdziemy muskularnego wężownika, jak sama nazwa wskazuje, z wężem w dłoniach. Szczerze mówiąc, mi przypomina on bardziej czajnik elektryczny ze sznurem zasilającym. Tak czy inaczej, wężownik to jeden z największych gwiazdozbiorów nieba. Pod względem powierzchni zajmuje 11. miejsce. W ogóle wiosna to czas wielkich konstelacji.
Herkules plasuje się pod tym względem na 5. pozycji, Wielka Niedźwiedzica na 3., a Panna jest wiceliderką tej klasyfikacji. Jaki zaś gwiazdozbiór zajmuje 1. miejsce? To pytanie, w zamian za odpowiedź na które wygrać można książkę Kosmos i życie, fundowaną przez wydawnictwo naukowe UMK w Toruniu. 1. zaś egzemplarz dzieła profesorów Włodzisława Ducha, Jana Kopcewicza i Andrzeja Strobla wędruje w ręce Krzysztofa Słowika z Krosna. Gratulujemy! Pytaliśmy zaś o planety widoczne na majowym niebie, na których wykryto domniemane ślady życia organicznego. Jak dotąd, podejrzenie padło na Merkurego i jego lodowce w biegunowych kraterach, Wenus i fosfinę w jej atmosferze, ale przede wszystkim na Marsa, gdzie niejednokrotnie natrafiano na sygnatury węgla i wody sprzed milionów lat. A planety są też widoczne na czerwcowym firmamencie. Szukajmy ich w drugiej części nocy i o poranku. Od 18 do 27 czerwca wielką wędrówkę wśród nich odbywa Księżyc po pełni. Odwiedza po kolei Saturna, Jowisza, Marsa, Wenus i Merkurego. Choć o ujrzeniu tego ostatniego raczej zapomnijmy, będzie po prostu za jasno tuż przed wschodem słońca. Za to nic nie przeszkodzi nam w ujrzeniu młodego Księżyca. 30 czerwca, dzień po nowiu, wypatrujmy go wieczorem nisko nad północno-zachodnim horyzontem. Jeśli dopisze pogoda, być może uda nam się zrobić zdjęcie, jak to z nadgopła, które zaprezentujemy na plenerowej wystawie astrofotografii w ramach tegorocznego Astrofestiwalu. Ekspozycja stanie na skwerze imienia Lucjana Broniewicza w Toruniu 11 czerwca w godzinach od 15 do 20. Na zdjęciach pokażemy też obłoki srebrzyste. Bez nich czerwiec na niebie jest przecież nieważny. Tegoroczny sezon NLC już się zaczął, o czym meldują obserwatorzy m.in. z Kanady, Szkocji i Szwecji. Tylko patrzeć, jak srebrzaki zamajaczą także i u nas. Z drugiej strony, Słońce staje się coraz aktywniejsze, a tempo wzrostu tej aktywności jest o wiele szybsze od przewidywań badaczy. Oznacza to, że w świetle dotychczasowych obserwacji obłoki srebrzyste nie mają przed sobą sezonu obfitości. A może znowu zaskoczą uczonych i miłośników? Czas pokaże, a my patrzmy i podziwiajmy. Pogodnego nieba, Piotr Majewski.